czas na kulminacyjny moment tego wieczoru, wręczenie odznaczeń i nagród. Zaczniemy, proszę Państwa, od stopni górniczych. Zapraszam na estradę wręczających jego magnificencję rektora, pana profesora doktora habilitowanego inżyniera Tadeusza Słonkę oraz pana Adama Mirka, prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Pierwsza kategoria, generalny dyrektor górniczy pierwszego stopnia. Stopnie otrzymują Mariusz Łaciak, Stanisław Noć, Czesław Rybicki, Jerzy Stopa i Robert Śliziem. Bardzo proszę na estradę. Serdecznie gratulujemy i bardzo dziękujemy. Kategoria druga. Generalny dyrektor górniczy trzeciego stopnia. Zapraszam pan Jan Ziajer. Dyrektor górniczy drugiego stopnia. Zapraszam bardzo serdecznie panią Bogumiłę Winit i Jacka Blicharskiego. Dyrektor górniczy trzeciego stopnia. Zapraszam na estradę pana Krystiana Liszkę, panią Katarzynę Chruszcz-Lipską oraz Łukasza Klimkowskiego. Thank you.
Najserdeczniejsze gratulacje. Ja bardzo dziękuję panu prezesowi Adamowi Mirkowi. Czas na odznaczenia resortowe. Tym razem magnificencji towarzyszyć będzie przy wręczaniu pan profesor Maciej Kaliski. Bardzo prosimy na estradę. Odznakę honorową za zasługi dla energetyki otrzymują Mariusz Łaciak, Adam Szurlej i Rafał Wiśniowski. Gratuluję. Bardzo dziękuję. Odznakę honorową za zasługi dla przemysłu naftowego i gazowniczego otrzymują Krystian Liszka, Mariusz Łaciak, Czesław Rybicki i Rafał Wiśniowski. Proszę Państwa, myślę, że gratulacje należą się także wręczającym. To nie jest taka łatwa sprawa, okazuje się. Skomplikowane procedury. Gratulujemy wszystkim, proszę Państwa. Dodajmy.
Bardzo dziękuję również panu profesorowi Maciejowi. Magnificencję pana rektora i pana dziekana poproszę jeszcze o zostanie na estradzie i wręczenie tym razem medali zasłużonych dla wydziału. A medale otrzymują Eugeniusz Mokrzycki, Mirosław Karbowniczek, Adam Płys. Zapraszam panów na estradę. Bardzo dziękujemy. Proszę państwa, czas na wyróżnienia dla studentów, a nagrody otrzymują Hubert Labuda, Jacek Händel, Jakub Frankiewicz, Karol Surmacz, Mirosław Szczepaniec i Bartosz Świderski. Proszę państwa, w imieniu nagrodzonych głos zabierze pan Bartosz Świderski. Bardzo proszę. Jego Magnificencjo, szanowny panie rektorze, panie dziekanie, dostojni goście. W imieniu całego zespołu chciałbym podziękować za docenienie i otrzymane listy gratulacyjne. Jest to dla nas prawdziwe wyróżnienie i motywacja do dalszego działania. Jestem ogromnie zaszczycony, że mogę uczestniczyć w tak ważnym dla naszego wydziału dniu, reprezentując drużynę AGH, która zwyciężyła podczas europejskich eliminacji konkursu Petrobowl. Korzystając z okazji, jako zespół chcielibyśmy w tym miejscu podziękować instytucjom i osobom, dzięki którym ten sukces był możliwy. Składamy szczególne podziękowania panu dziekanowi za stworzenie nam doskonałych warunków umożliwiających rozwój oraz potęgujących chęć zdobywania wiedzy. Wydział Wiertnictwa Naftnej Gazu od początku naszych przygotowań okazywał ogromne wsparcie i zaangażowanie, bez którego z całą pewnością nie udałoby się odnieść zwycięstwa. Dziękujemy również wszystkim prowadzącym oraz wykładowcom. Przekazywana przez państwa wiedza oraz doświadczenie okazały się nieocenione podczas rywalizowania z ponad 20 uniwersytetami z całej Europy. Na koniec chcielibyśmy podziękować także studenckiej sekcji SPI AGH, która była inicjatorem stworzenia naszego zespołu oraz nieustannie w nas wierzyła i dopingowała. Już niebawem, a mianowicie w październiku, podobnie staniemy w szranki z drużynami z całego świata podczas finału konkursu w Stanach Zjednoczonych. Z naszej strony możemy obiecać, że dołożymy wszelkich starań, aby godnie reprezentować sekcję SPI AGH, Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu oraz Akademię Górniczo-Hutniczą. Z kolei państwa prosimy o życzenie nam powodzenia. Dziękuję bardzo. Statuetkę za dotychczasową współpracę otrzymuje firma PGLiG S.A. Zapraszam na estradę panią wiceprezes Magdalenę Zegarską oraz wiceprezesa Radosława Bartosika, a statuetkę wręczy jego magnificencja, rektor pan profesor Słomka oraz pan dziekan, pan profesor Rafał Wiśniowski. Rada Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu podjęła decyzję o
wyróżnieniu dwóch firm. Firm, które od wielu, wielu lat współpracują z Wydziałem i na Radzie Wydziału stwierdziliśmy, że takim pięknym naszym podziękowaniem będzie to nasza statuetka, jak widzicie Państwo tutaj na slajdzie, statuetka obrazująca te trzy nasze zazębiające się obszary, mianowicie wiernictwo, czyli to udostępnianie, to te metalowe elementy symbolizujące wieżę wiertniczą, symbol gazu, potem brązowy element w formie takiego płomienia, no i w głębi, w środku, jakby w koronie symbol ropy, znajduje się tam ta panieczka z czystą naszą polską ropą. Tylko dwie takie statuetki żeśmy przygotowali i wręczamy dwóm najbardziej dla nas w tym momencie zasłużonym firmom. Serdeczne gratulacje, proszę Państwa. Bardzo proszę Pana Prezesa o zabranie głosu. Szanowny Panie Rektorze, Pani Dziekanie, Szanowni Państwo. Dziękuję bardzo za to wyróżnienie. Troszkę mi głos zamykało, bo jednak jest to moja uczelnia, mój wydział. Wracam po 20 latach gdzieś w Temurze albo w Pobliże. Tak zastanawialiśmy się, w jaki sposób przygotować się na tę uroczystość, w jaki sposób pogratulować tych 50 lat. Czy pisać list, czy wręczać upominek? Nie, ja chcę powiedzieć o czymś, co jest cenniejsze przynajmniej dla mnie. Szanowni Państwo, uczelnia to są mury, to są wykładowcy, którzy mnie i innych absolwentów i studentów kształtowali, kształtują przez te 5 lat naszego życia, więc umysły są wasze, a ja chcę dać wam coś cenniejszego. Oprócz umysłów, które kształtowaliście, macie nasze serca. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz gratuluję i bardzo dziękuję. I czas na laureatów drugiej, jakże prestiżowej i unikatowej statuetki. To firma Lotos S.A. Zapraszam Pana Prezesa Lotos Petrobaltic, Grzegorza Strzelczyka. Bardzo serdecznie podziękować za docenienie naszej współpracy. W tych listach, które czytałem, wyrażaliśmy wielkie podziękowanie za te lata współpracy. 50-lecie to jest piękny bieg, ale ja myślę, że dla szacownej uczelni, kuźni, kadr dla przemysłu naftowego to jest dopiero początek. I liczymy na to, że kolejne lata, kolejne dziesięciolecia będą kształtowały i uczyły tak wspaniałych absolwentów jak do tej pory. I oczywiście Petrobaltic bardzo ściśle współpracuje z instytucjami naukowymi, takie jak Polska Akademia Nauk, jak Akademia Górniczo-Hutnicza. I tak jak gdzieś już wcześniej zostało powiedziane, to jest sektor i przemysł tak nowoczesny, tak innowacyjny, że nie wyobrażamy sobie nie współpracować z tak zacnymi przedstawicielami nauki polskiej. Dziękuję jeszcze raz. Teraz już poproszę Pana Dziekana o wręczenie pamiątkowych tabliczek w pierwszej kolejności dla sponsorów. Zapraszam przedstawicieli Europol Gaz, złotego partnera, w imieniu firmy nagrodę odbierze Pan Prezes Piotr Tutak, Orlen Upstream, srebrny partner, nagrodę odbierze Pan Prezes Janusz Radomski,
Gaz System, srebrny partner, nagrodę odbierze pan prezes Tomasz Stępień. Eurotech Polska Spółka Gazownicza, brązowy partner, nagrodę odbierze pan dyrektor Robert Kwiatkowski. I również zapraszam przedstawicieli Alfa Laval i Eurotech IMT. Bardzo prosimy. Proszę Państwa, jeszcze tabliczki w podziękowaniu za patronat honorowy. Dla Jego Magnificencji, Pana Rektora, Pana Profesora Tadeusza Słomki za przewodniczącym w Komitecie Honorowym. Przewodniczący Komitetu Honorowego chyba należą się specjalne oklaski. Dla pana prezydenta Jacka Majchrowskiego za udział w Komitecie Honorowym i podziękowanie będzie składane na ręce pana Rafała Łączyckiego, dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta. Serdecznie zapraszamy.